17 stycznia wspominamy błogosławionego anioła Paoli, zakonnika. Angelo urodził się 1 września 1642 roku jako pierwsze z sześciorga dzieci w miejscowości Argigiano di Cassola w Toskanii. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką pobożnością, wrażliwością na ubogich oraz umiłowaniem liturgii i życia sakramentalnego. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu karmelitów, a po 7 latach formacji i studiów we Florencji przyjął święcenie kapłańskie. Przez kilka pierwszych lat kapłaństwa posługiwał jako kapłan w kilku miastach włoskich, dając się poznać jako gorliwy ksiądz i nauczyciel, a przede wszystkim jako troskliwy opiekun dla biednych. Sam był słabego zdrowia i często musiał się leczyć. W marcu 1687 roku przybył do Rzymu, by pełnić funkcję mistrza nowicjuszy. Ta praca absorbowała jego czas i siły, lecz mimo to wciąż pomagał biednym, chorym, kalekim i więźniom w wiecznym mieście. Często wydawał 300 posiłków dziennie, pomagali mu w tym współbracia i przyjaciele, jakkolwiek nie przez wszystkich był zrozumiany. Zwracał się do różnych znaczących ludzi w mieście, w tym do samego papieża Klemensa XI i żebrał o pieniądze i pomoc dla swoich ubogich. Papież wspomógł niektóre jego dzieła, a on z wdzięczności w Koloseum ustawił 3 krzyże, przy których do dziś odprawiana jest droga krzyżowa. Angelo odwiedzał też ubogie rodziny w ich domach i tam niósł pomoc. Chodził też do szpitala, zanosił posiłki, pielęgnował, ale też mył korytarze. Spełniał najniższe posługi. Chorych nazywał braćmi Jezusa. Anioł zmarł 20 stycznia 1720 roku. W pogrzebie uczestniczyli jego współbracia, kardynałowie, biskupi, ludzie zarówno zamożni, jak i ubodzy. Na płycie grobowca papież Klemens XI kazał wykuć napis „Ojciec ubogich”. W niedzielę Dobrego Pasterza 25 kwietnia 2010 roku w Bazylice Świętego Jana na Lateranie sługa Boży anioł Paoli, karmelita, został ogłoszony błogosławionym. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony anioł wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.